Tomasz Stępień, Głos 24. Dzisiaj naszym gościem jest pani Dorota Chorąży, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Rady Miejskiej w Wieliczce. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początek chciałem przeczytać pani pewien fragment opinii jednego z naszych czytelników. I on brzmi tak. Zima w Wieliczce jest prawdziwym koszmarem. Dlaczego? Bo największym problemem naszego miasta jest smog, który powoduje, że człowiek jest więźniem we własnym domu, bez możliwości spaceru z dziećmi, czy chociażby zwykłego otwarcia okna. Do tego ciągłe infekcje dróg oddechowych u syna, które według lekarzy w Prokocimiu w dużej mierze są efektem powietrza, jakim w Wieliczce oddychamy. Podziela pani tę opinię? Jak najbardziej podzielam tę opinię. Jest to wielki problem. Owszem, Wieliczka od jakiegoś czasu walczy ze smogiem, a przynajmniej stara się walczyć ze smogiem. Są dotowane wymiany pieców. Natomiast uważam, że no, jednak jest to jeszcze trochę za mało. Koszt inwestycji, który może być dotowany, nie może przekroczyć 8 tysięcy złotych. To jest trochę za mało. Do tego wszystkiego trafić do ludzi starszych z tą ofertą jest bardzo ciężko. Młody człowiek sobie poradzi, wie gdzie iść, do którego urzędu zgłosić takie zapotrzebowanie na wymianę pieca, zgłosić ten problem. Natomiast starsi ludzie nie tyle, że nie widzą tego problemu, tylko nie umieją sobie z tym poradzić. Nie wiedzą gdzie iść, kogo zapytać, czy będą musieli ponieść dodatkowe koszty. To dla nich jest wielki problem. Czyli jak rozumiem, są środki, są pieniądze, tylko informacyjnie sprawa leży, tak? Niezupełnie, bo środki w pewnym momencie się kończą. Ja myślę, że sprawa byłaby w ogóle prostsza, gdybyśmy popatrzyli na to szerzej, ogólnokrajowo. Czyli nie tylko dotowanie pieców, ale również zachęcanie ludzi do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Przecież w ogóle nie używamy energii elektrycznej, którą możemy uzyskać przez panele słoneczne, tam fotowoltaikę. Wystarczy 20 tysięcy złotych dla gospodarstwa domowego. To jest uzyskanie 5 kW i to jest zupełnie wystarczające na ogrzanie domu, na jeszcze oddanie do sieci nadmiaru energii elektrycznej. W ogóle z tego nie korzystamy. Czy jest pani za tym, żeby wzorem Krakowa jakby nakazać obligatoryjnie wymianę pieców węglowych, likwidację? Myślę, że o wiele skuteczniejsze zamiast nakazu byłoby zachęcenie. Wystarczy obniżyć cenę gazu. Ludzie znają się na ekonomii, nie trzeba nikogo uczyć. Sami zmienią podejście i to jest wystarczające. I zachęcenie reszty społeczeństwa, już nawet od małego, propagowanie, że będziemy palić, będziemy używać czystą energię, będziemy mieć czystsze powietrze. Dzieci w przedszkolu już powinno się o tym uczyć, potem w szkołach wyższych. Myślę, że to przyniesie wystarczające skutki. Nakaz jest najgorszy, czym może być. Wróćmy w takim razie do spraw Wieliczki z ogólnokrajowych, bo oczywiście to jak najbardziej ma sens, ale chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na Wieliczce i mam kolejne opinie na trochę inny temat. Chodzę oświetlonym przejściem dla pieszych na przystanku Modrzewiowa. Koszmar. Ludzie z autobusów wysiadają i idą ulicą w dół. Przechodzą pomiędzy rozpędzone auta na drugą stronę ulicy. Dojdzie kiedyś do tragedii. Na razie zbieram rozjechane kotki. I kolejne. Zatłoczone autobusy jeżdżą z małą częstotliwością. Brak przystanku autobusowego na Niepołomskiej. Żeby iść z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, jadąc od strony Niepołomic, trzeba wysiąść w Zabawie lub Wieliczka Cmentarz. Kolejne. Brak zadaszonego przystanku na granicy kierunek miasta Wieliczka. A ostatnio były stawiane w tym miejscu przystanki, a władze zapomniały, albo raczej nie wiadomo, do kogo należy wykonanie. Czy coś jest nie tak z komunikacją w Wieliczce? Bardzo dużo jest nie tak z komunikacją w Wieliczce. Brak przystanków autobusowych to nie jest tylko jedna ulica. To jest nawet tak zwany przystanek pod cmentarzem, który jest jeden z najbardziej uczęszczanych, zatłoczonych przystanków. Tam nie ma nawet się gdzie zatrzymać. Wystarczy wspomnieć parę lat temu wypadek samochodowy, gdzie mężczyzna jadący samochodem wjechał w grupę ludzi stojących na tym przystanku. Po prostu tam jest tak ciasno, że ci biedni ludzie nie mają gdzie stać. Przejścia dla pieszych nieoświetlone, oczywiście nieoświetlone. Ale gdzież mamy teraz oświetlenie? Na brzegach.
Świecimy, wspaniałe lampy są, z fotowoltaniką, z wiatraczkami, świecimy żabom zamiast ludziom. Ja rozumiem, że to było potrzebne na dni papieża dla przyjazdu, burmistrz się musiał pokazać jak najbardziej, ale można to wykorzystać w inny sposób niż oświetlając żaby. Jest bardzo dużo miejsc takich, gdzie należałoby poprawić nawet niewielkim kosztem, bo nie sądzę, że nawet przeniesienie tego oświetlenia z brzeg byłoby tak wielkim kosztem, a jednak jakie korzyści by przyniosło. Bardzo dużo jest przejść dla pieszych nieoświetlonych, to jest prawda, bardzo duże są braki chodników. A co z komunikacją, z autobusami, bo jakby wiadomo, że dla Wieliczki ten kierunek na Kraków jest najważniejszy, prawda? Tak, tu jest największy tak, ruch. Czy, tak. No teraz ruszył nowy autobus, to załatwiło jakąś sprawę? Ja nie zauważyłam, powiem szczerze. Moje dziecko również korzysta z busów, bo na autobus no, jest po prostu zbyt rzadko, żeby mógł się doczekać. Te busy w ostatnich latach troszeczkę się ich jakoś poprawiła, natomiast no, są często tak zatłoczone, że no, ciężko jest nawet wsiąść, nie mówiąc o jakimkolwiek komforcie jazdy. Pamiętajmy, że bus nie jest taki tani. 3,50 nawet więcej kosztuje z Wieliczki do Krakowa, czy też z Krakowa do Wieliczki. Poza tym ja uważam, że największy problem jest taki, że w Wieliczce nie ma parkingu, gdzie można by było zostawić samochód i przesiąść się do busów. Owszem, jest jeden parking przy torach, przy przystanku kolejki, natomiast on jest notorycznie zapchany, totalnie zapchany, staje się gdzie się tylko da, to nie rozwiązuje sytuacji. Powinniśmy postawić na wybudowę parkingu, najlepiej piętrowego, żeby nie zabierać przestrzeni w Wieliczce, której i tak jest jej mało. Wybudować parking i przy tym parkingu, żeby zatrzymywały się autobusy, zatrzymywały się busy. Jeśli chodzi jeszcze o komunikację miejską, nie do wszystkich rejonów Wieliczki docierają te autobusy. Na przykład mamy ulicę Grodgera, która jest z Wieliczki w stronę brzegów, przejeżdża przez kilka wsi, między innymi tam Śledziowice, Strumiany. Tam nie ma ani jednego autobusu. Tam jeżdżą tylko busy. I jeżdżą, to jest za dużo powiedziane, bo jest jeden bus na pół godziny. To jest stanowczo za mało. I co ci biedni ludzie robią? No niestety idą na nogach. Nie mówiąc, że przystanku z zadaszeniem też nie ma. No ale co tu oczekiwać o przystanku, kiedy nie mamy w ogóle busa, więc... Tak. Jeszcze pokrążmy wokół komunikacji. I mam jeszcze jedną opinię. O Wieliczce. Brak ścieżek rowerowych, nie ma ścieżek rowerowych na osiedlach, brak ścieżek rowerowych. Ktoś we władzach miasta nie lubi rowerów? Też się nad tym zastanawiam, bo sama korzystam z roweru, bo jednak szybciej jest się dostać z Wieliczki do Krakowa rowerem niż samochodem. Wzdłuż czwórki nie ma w ogóle roweru, nie ma w ogóle ścieżki rowerowej. Ścieżka rowerowa kończy się w okolicach Bieżanowa. I co? No niestety trzeba jechać tą zatłoczoną czwórką. W tej chwili ona jest tak zatłoczona, że no... Ja dzisiaj tutaj nie mogłam dojechać, jak pan zauważył, więc no, no to jest problem, który wymaga bardzo szybkiego rozwiązania. A wewnątrz ulic Wieliczki, tam, jak pani ocenia jakby ilość tych ścieżek, które są? Jest ona tak mała, że praktycznie jest niezauważalna. Przy czym rynek w Wieliczce, no powiedzmy, no też nie ma ścieżek. No co tu dużo mówić, nie ma ścieżek, ulica jest z kostki, no jest fatalna. Tam, gdzie jest asfalt, no też to nie rozwiązuje sytuacji, no ale no... Jedyne parkingi, które tam są zajęte, więc rowerzysta no musi jechać środkiem ulicy, prawda, czyli razem z samochodami. No fatalnie, jest fatalnie. Natomiast jest wiele terenów pięknych wokół Wieliczki, gdzie można by było nawet na ten weekend wyjechać z Krakowa. Nie trzeba nigdzie daleko jechać. Wsiąść na rower i jechać sobie w stronę Wieliczki, czy do kopalni, czy na pobliskie tereny pogląd. No ale niestety nie da się, no bo to żadna przyjemność jechać z dziećmi. Zresztą to jest bardzo niebezpieczne. Czwórką, która jest tak zatłoczona. Mhm. Czy to jest jakby jeden z postulatów, który chciałaby pani realizować? Tak. To jest jeden z głównych postulatów. Czyli parkingi, ścieżki rowerowe, udogodnienia dla ludności, jeśli chodzi o komunikację. No i w samej Wieliczce również dla ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy w Wieliczce, nie mamy miejsc parkingowych.
Jeżeli chcemy iść do pracy, musimy zapłacić za parking, który nie jest taki tani. Abonament, z tego co pamiętam, kosztuje 200 zł miesięcznie. To na koniec może jeszcze o wyborach. Kandyduje Pani w okręgu numer 3, który obejmuje osiedle kolorowe w Wieliczce i sołectwa wokół Wieliczki. Brzegi, Strumiany, Kokotów. Czy to są tereny dobrze Pani znane? Tak, mieszkam od 17 lat w Strumianach i to akurat w takiej części Strumian, gdzie stykają się trzy wsie. Śledziejowice, Strumiany i Zabawa. Więc znam bardzo dobrze te problemy. Bardzo długo czekaliśmy na położenie asfaltu. Chodziliśmy przez lata, prosiliśmy, w końcu doczekaliśmy się. No ale co z tego, skoro nie doczekaliśmy się progów zwalniających, a nawet ograniczenia. Więc w tej chwili wygląda to tak, że mieszkańcy mieszkający wzdłuż tej ulicy, a jest to ulica, która jest jak gdyby skrótem z tak zwanej czwórki, która jest często zatłoczona na Niepołomice, więc wszystkie busy jadą wzdłuż domów drogą, która jest właściwie w ogóle do tego nieprzystosowana, bo jest tak ciasno, że bramy wychodzą bezpośrednio na ulicę. Nie ma progów zwalniających, nie ma ograniczenia prędkości. Oczywiście też interweniowaliśmy, no ale bez dźwięku. W Wieliczce konkurencja jest bardzo silna, jeśli chodzi o wybory. Średnio to jest około 5, czy nawet czasem trochę mniej, czasem trochę więcej kandydatów na jedno miejsce. Podobnie jest, wydaje mi się, w Pani okręgu. Jakby Pani tak na koniec, co powiedziałaby Pani naszym słuchaczom, czytelnikom, dlaczego powinni na Panią właśnie zagłosować? Uważamy, że mamy bardzo dobry program, trafiający w największe problemy, bo problemów jest wiele. Natomiast należy te problemy, nie ma pieniędzy na wszystko, więc musimy wybrać, które problemy są najważniejsze, że tak powiem, priorytetowe dla nas. Oczywiście słyszałam o pomyśle budowy szpitala, to wszystko jest ważne, ale nie na tym etapie. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ludzie chcieli iść na wybory, żeby nie zostawili tego problemu bez rozwiązania, żeby nie machnęli ręką, a jakoś to będzie, a mój głos się i tak nie liczy. Proszę Państwa, liczy się każdy głos i namawiam, jeśli nie na mnie, to na każdą inną osobę, która jest Państwu bliska, których jest problem bliski Waszego sercu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.